Siema, z tej strony Kolia.pl, a dzisiaj zrobimy sobie krótką recenzję dosyć nietypowej rzeczy na moim kanale, ponieważ nie ma jej na moim stole i jestem w plenerze. Mamy tutaj tory kolejowe, spokojnie, one nie są normalnie używane. Normalnie. A to jest obiekt naszej dzisiejszej recenzji. Zapraszam do oglądania. Dobra, możemy podejść bliżej. Sama ta lokomotywa, bo to jest pojazd spalinowy, nie elektryczny, jak większość dzisiejszych pociągów. Tutaj mamy trakcję, bo to są główne tory, a tutaj mamy te poboczne, które nie są już używane od wielu lat. No, chyba że właśnie takie. Najprawdopodobniej ten pojazd znajduje się tutaj, ponieważ tam są wywożone, o, dokładnie tu, te podstawy na tory, które mamy już tu. I chyba ich tam za dużo mieli, czy coś. No i tak się prezentuje nasze zawieszenie. Niestety nie wejdę do tego pojazdu, ponieważ nie posiadam kluczyków. Tak wygląda z przodu. Mamy takie coś, jest to jakieś usmolone, więc nie będę tego dotykać. Jak to wygląda tu. Dobra, bo zbyt długo omawiam jedno miejsce, ja sobie przejdę. No tutaj mamy też to podwozie całe. Stoi to na szynach, jest to... Ma to z jakieś 3 metry, dosyć wysoko, nie no, z 5 metrów, z 5-4 metry. I tutaj mamy wagony. Nie będę ich liczył, bo jest ryzyko, że tam ktoś jest, a nie chcę nikomu przeszkadzać przy pracy. Tak, możemy zobaczyć, tak to wygląda na łączeniu wagonu z tym. Mamy tutaj włączony takim środkowym tu. No i tu mamy wagony z tymi podstawami do torów. Tam mamy jeszcze więcej tych podstaw. No, więc marka naszej lokomotywy to te same Bydgoszcz S.A. na prw WG poziomu UTRZ P5 modernizacja 31.03.2016, więc jest trochę, ma trochę to lat. Tutaj mamy jakąś tabliczkę zastępczą. Rok budowy, czyli data ważności do użycia to 1969, numer wózka, tyflo, tutaj macie numer tego, M62684, tam mamy jeszcze takie coś. No i chyba na tym sobie zakończymy dzisiejszą recenzję, bo po prostu tu nie ma dużo omawiać, jeszcze wam pokażę to z boku. Tak to się prezentuje, grupa ZUE, PL ZUE S.A. 100.pl, grupa ZUE.pl. No więc to by było na tyle z tej krótkiej recenzji. Jeżeli podobało się wam to i chcecie więcej takich nietypowych recenzji, to zasubskrybujcie kanał, dajcie like, a ja żegnam się z wami tym oto kadrem. Olipka!